Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ponieważ się maluję, pomyślałam, że nagram dla was od razu test, bo sama jestem czegoś bardzo ciekawa i będziemy dzisiaj testować podkład. I będzie to NARS Sheer Glow. Ja wzięłam próbkę, bo nie wiedziałam, jaki kolor potrzebuję. Jest to kolor Devil. Trochę inaczej pisany, ale tak. I powiem wam szczerze, że ja nigdy nie używałam tego podkładu. Zawsze byłam go ciekawa, słyszałam różne recenzje, różne opinie i pamiętam, jak był wielki hype na ten podkład. Potem jakoś tak dziewczyny mówiły, że wcale nie jest taki dobry i pomyślałam, że sama go przetestuję, bo chwilowo szukam jakiegoś fajnego podkładu i właśnie nie wiem, czy wrócić do poprzedniego, czy właśnie znaleźć jakiś nowy i tak właśnie się zastanawiam, szukam jakiegoś fajnego podkładu, ponieważ o tym zawsze dużo słyszałam, to pomyślałam, że przyszedł czas, żeby go przetestować, więc stwierdziłam, że zanim go kupię, no to jednego przetestuję, no i zrobię ten test z wami, o, na tej zasadzie, więc tak, pokażę wam kolor. O, wybrałam taki jasny, bo następny już był taki ciemniejszy, więc nie wiem, czy u nas jest dostępna cała oferta w tych kolorach, czy nie wszystkie. No i dobra, nakładamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sama jestem ciekawa, bo tak jak mówię, nigdy nie używałam tego podkładu. I zobaczymy. Ja go nałożę na całą twarz. Nie wiem, czy tyle wystarczy, czy nie. Będę używała tego pędzla z Nancy, to jest Flawless Foundation F01. Kolor wydaje się fajny. Wydaje mi się, że ładnie wygląda. Przyjrzę mu się trochę. On daje krycie. Jest taki, powiedziałabym, matowo-satynowy. Nie jest to taki płaski mat na pewno. Ale to też nie jest takie mega rozświetlenie, do jakiego jestem przyzwyczajona i to, wiecie, takie jak na przykład ten Lancome Change Miracle. Całkiem ładnie wygląda. Najlepsze jest to, że czasami, słuchajcie, biorę podkłady, po których nie wiem kompletnie, czego się spodziewać, bo słyszałam różne opinie, ale jakby, no wiem, że to może wyglądać zupełnie inaczej na mojej skórze i nigdy nie wiem, czego się spodziewać i właśnie tak jest w tym przypadku. Dołożę sobie jeszcze tego trochę, może w sekretę, zobaczę, czy można budować krycie. Jak to wygląda? Trochę podkreśla suche skórki na nosie, ale to tak bardzo delikatnie, więc może po prostu peeling by się przydał. Powiem wam, że jestem zadowolona, naprawdę mi się podoba. Kolor jest bardzo ładnie wtapia się w skórę. Chociaż możliwe, że ciut ściemniał, ale też nie jakoś mega. Nadal ten kolor jest taki jasny, delikatny, lekko wpada w taki żółty ton, beżowo-żółty, ale też nie jakoś bardzo. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda, naprawdę. Jestem zaskoczona, bo ostatnio testowałam różne podkłady i byłam niezadowolona, więc teraz jak właśnie użyłam ten, to podoba mi się to, podaje fajne krycie, ale jest taki w miarę delikatny ten podkład. Lepi się, więc nie wiem, czy on zastyga, dam mu może chwilę i zobaczymy, jak będzie, ale wygląda w miarę naturalnie, daje właśnie takie fajne krycie, wyrównuje ładnie kolory skóry, a jak będzie później, to zobaczymy. Tak jak mówię, daje takie wykończenie z pół matowo-satynowe. No więc zobaczymy. Dobra, ja skończę makijaż i zaraz do was przyjdę. Przesunęłam się trochę, żeby wam pokazać, jak wygląda ten podkład z bliska. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się podoba. Co prawda, to jest trochę bardziej kryjący podkład niż te, do których jestem przyzwyczajona, ale on wygląda po prostu tak nieskazitelnie. Co prawda, on nie kryje też wszystkiego, bo ja też na niego nałożyłam ten puder z MAC-a Studio Fix. Aha, na ustach jeszcze mam pomadkę z MAC-a, to jest Faux. Jakby ktoś pytał, nie wiem, o co jeszcze możecie pytać w zasadzie. Na paznokciach mam Luxedo z Essie, a na oczach pomadkę, czy ten, paletkę Boudoir Eyes z Too Faced. I tak naprawdę mi się podoba ten podkład. Teraz jest tylko pytanie w zasadzie, jak długo będzie się trzymał.
i czy skóra nie będzie się świecić, bo on daje takie bardziej matowe wykończenie, takie matowe, lekko satynowe, ale po przypudrowaniu daje, to nie jest też taki płaski mat, więc ta skóra wygląda bardzo ładnie, ale wygląda tak nieskazitelnie i gładko. Bardzo lubię. Porównałabym go trochę do tego podkładu z Too Faced. Co prawda tamten jest taki bardziej rozświetlający jakby, mimo tego, że on bardziej też nawilżający, może przez to on daje taki fajny efekt takiego po prostu rozświetlenia. Tutaj ta skóra nie jest taka, taka płaska, ale też nie jest jakoś mega rozświetlona. Po prostu wygląda ładnie, zdrowo, ale jest taka gładka i taka jednolita. Mam nadzieję, że to widać. A tak jak mówię, on nie kryje też wszystkiego, bo miałam jakieś takie czerwone plamki, jakieś tam, wiecie, pozostałości po niedoskonałościach. Tutaj na przykład mam taką plamkę różową, nie wiem dlaczego. I to widać troszeczkę, ale o, tutaj też na przykład trochę widać, więc no idealny nie jest, ale jakby to nigdy mi nie przeszkadza, jakby nawet jeżeli coś tam prześwituje, to nie jest coś takiego, co mi bardzo przeszkadza, zresztą można użyć korektora, więc nie ma problemu. Tak, więc jestem zadowolona, naprawdę mi się podoba, o dziwo, dlatego że tak jak mówię, testowałam ostatnio różne podkłady i nie byłam zadowolona, więc kwestia jest tylko tego, jak długo się utrzyma, czy nie będzie się świecił, bo mi też bardzo szybko zaczyna świecić się strefa T i powinnam chyba zacząć używać jakąś bazę pod podkład właśnie w strefie T, żeby on się może tak nie wycierał, albo tak szybko się nie świecił, bo czasami to jest, wiecie, godzina, dwie, trzy i nie wygląda to dobrze. Dobra, postaram się do Was wrócić za jakiś czas, co prawda jest już późno, bo jest już druga, ale postaram się wrócić za jakiś czas i powiem Wam, co myślę, jak się u mnie sprawdzi ten podkład. No i zobaczymy, jestem naprawdę ciekawa, bo to jest dla mnie duże zaskoczenie. I tak jak mówię, dawno nie testowałam też czegoś, co mi się spodobało od razu, więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Także do zobaczenia za kilka godzin. Hej, wracam do Was podsumować ten podkład NARS Sheer Glow. Jak się spisuje po kilku godzinach? W zasadzie minęło około 8 godzin. Musiałam też włączyć lampę, bo jest już ciemno, więc no mam nadzieję, że widać jakkolwiek, jak to wygląda. Chociaż na pewno kolory są trochę przekłamane. Coś, co na pewno widać, coś, co ja widzę od razu, to to, że skóra jednak się świeci. Świeci się jeszcze dodatkowo od tej lampy. No ale świeci się. Myślę, że to jest też takie świecenie, które spokojnie można byłoby, wiecie, bibułką matującą zebrać albo, wiecie, chusteczką higieniczną na przykład i pewnie nie byłoby problemu, bo generalnie podkład trzyma się, ładnie wygląda, na polikach w ogóle nic się nie świeci, na polikach na pewno się nie przetłuścił, no ale ja mam też skórę, wiecie, mieszaną i w strefie te się przetłuszcza. W każdym razie konturowanie jest ładnie utrzymane, wszystko ładnie się trzyma. Z nosa niestety mi zszedł, ale z nosa i z brody. Ja też chodziłam trochę w szaliku i tak też się trochę tego obawiałam, no ale bardzo dobrze, że go przetestowałam w zasadzie, bo teraz po prostu wiem, czy to jest taki podkład mega trwały, czy nie. Tutaj mam jakieś zaczerwienienia. Tutaj to w zasadzie nie podkład zszedł już cały. No i na nosie, ale ostatnio też zauważyłam, że bardzo dużo podkładów mi się właśnie świeci na nosie i nie wiem, czy właśnie nie powinnam, wiecie, testować jakiejś bazy. Po prostu używać jakiejś bazy na co dzień, bo tak to mi się wszystko świeci. Ale tak jak mówię, ten podkład nieźle się trzyma, więc myślę, że wystarczyłoby trochę zebrać nadmiar tego sebum właśnie bibułką na przykład i byłoby wszystko ładnie. No z nosa trochę zszedł, no ale to tam, wiecie, można by też ewentualnie przypudrować. Nie zciastkował się za bardzo ten podkład z tego, co widzę. No widać, że już jest taki trochę nieświeży, to wszystko tak, no, kiepsko wygląda. Na pewno też jeszcze ta lampa robi swoje, no bo wszystko się świeci, ale jakby to było zmatowione, no to jeszcze dałoby na pewno się w nim chodzić trochę. Ale nie zciastkował się, więc nie ma takiego efektu, wiecie, że mamy jakiś taki zebrany albo zważony podkład, więc to jest dobre. Ja widzę ten podkład nadal na twarzy, widzę, że ładnie kryje, że ta skóra jest taka ujednolicona i bardzo ładnie to wygląda, więc powiem Wam szczerze, że jestem nawet zadowolona, podoba mi się ten podkład. No dzisiaj też miał takie dosyć trudne warunki, wiecie, szaliki, te sprawy. Zresztą kończy się zima, zaczyna się już wiosna, mam nadzieję, więc ta pogoda też jest taka, że raz jest ciepło, raz jest zimno, więc to skóra też trochę wariuje, więc to nie jest taki dobry okres na testowanie jakichś takich podkładów, ale muszę przyznać, że naprawdę jestem zadowolona. Co prawda, nie skłonił mnie na tyle, żebym już teraz poszła i go kupiła, ale myślę, że kiedy będę zastanawiała się nad takim bardziej kryjącym podkładem, jakimś takim, wiecie, na jakieś wyjście na przykład, czy gdzieś, gdzie potrzebuję takiego pełnego krycia, a będzie to taki podkład nie rozświetlający, tylko matujący, to będę się nad nim na pewno zastanawiać, bo podoba mi się, naprawdę mi się podoba, jak wygląda i wiecie, no minęło też trochę czasu, więc ja też w ciągu dnia w ogóle go nie poprawiałam, może jakbym go poprawiała, też wyglądałby teraz lepiej. Ale podoba mi się to, że właśnie utrzymuje się na skórze, utrzymuje cały makijaż, konturowanie i nie ciastkuje się przede wszystkim, ewentualnie trochę schodzi, no ale to no, trzeba by trochę bardziej uważać może. I wiecie, latem też nie będę nosiła szalika. Ale to, że on mimo wszystko dobrze wygląda, jakby widzę, że skóra się świeci i że
no można byłoby zebrać ten nadmiar, ale to nie jest takie wszystko, wiecie, zebrane i ściaskowane, więc wygląda całkiem nieźle, mi się wydaje. No mam nadzieję, że też to widać. Ja wiem, że wy pewnie widzicie, że się wszystko świeci, ale... No ale oprócz tego, jak mówię, to jest chyba oczywiste przy skórze mieszanej, tym bardziej, no to, to nie ma innej rady. Ale muszę wam też powiedzieć, że... Ile? 4 godziny? Bardzo ładnie wyglądał, więc to oświecenie zaczęło się dopiero później. Teraz, tak jak mówię, ten efekt też jest taki wzmocniony przez tą lampę. Ale generalnie utrzymywał się bardzo ładnie, bardzo długo i bardzo ładnie wyglądał, tak świeżo. I ta skóra była taka, może nie to, że nie skazitelna, ale była naprawdę taka gładka, ujednolicona. Bardzo ładnie to wygląda, bo wiecie, im bardziej kryjące podkłady, no to one trochę lepiej wyglądają. Wiecie, ta skóra jest po prostu taka gładka, zupełnie tak ładnie wygląda i wszystko na niej też ładnie wygląda, bo jest taka ujednolicona i bardzo gładka. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, czy Wy używałyście tego podkładu. Bo ja wiem, że z tym podkładem jest tak, że albo się go kocha, albo nienawidzi. Ja chyba jestem bardziej na tak, niż na nie, bo... Tak jak mówię, no mi się efekt mimo wszystko podoba, mimo tego, że może nie jest idealnie. Nie spodziewam się też, że ten podkład będzie, wiecie, matujący i będzie zastygał na cały dzień i w ogóle nie będzie widać tego zmęczenia, bo nawet Estée Lauder takie nie jest, więc nie spodziewam się, że będzie podkład, który wygląda naprawdę cały dzień nieskazitelnie i ładnie. Ale uważam, że na tyle godzin, na takie warunki pogodowe, to ten podkład naprawdę spisał się całkiem nieźle, więc tak, jest jednym z moich faworytów w tym momencie, gdybym właśnie... zastanawiała się nad kupnem takiego podkładu bardziej kryjącego, takiego na jakieś wyjście na przykład, bo skończył się podkład z Too Faced, dlatego właśnie też się tak zastanawiam, bo on był też taki trochę bardziej kryjący. A gdybym miała go porównać, to nie będę porównywać, bo tamten to są dwa różne podkłady. Także dajcie mi znać, czy Wy używałyście tego podkładu, jak się u Was spisuje, czy go lubicie, czy go nie lubicie, jak się zachowuje, bo to, tak jak jeszcze Wam mówiłam na początku, on leciutko ściemniał, ale tylko na początku. Cały czas później utrzymuje się kolor taki jakby bardzo ładnie wygląda, wtopił się w skórę bardzo ładnie, więc tak, bardzo ładnie wyglądał. Ale dajcie mi znać właśnie, czy Wy używałyście tego podkładu, jak się u Was spisuje, bo tak jak powiedziałam, no wiem, że są zwolenniczki i przeciwniczki, kto albo się go kocha, albo się go nienawidzi, no i tyle. I u niektórych się spisuje, u niektórych daje fajny efekt, u niektórych niestety nie, więc dajcie mi znać, czy Wy znacie ten podkład. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!